Kochani, witam Was w ten piękny, czerwcowy, słoneczny dzień. Z tej strony Michał Kobuszyński. Co mamy? Pierwszy w tym miesiącu numer naszej gazety. I co widzimy na okładce? Trzy bardzo ważne tematy. Jednym z nich jest, że się zakończył plebiscyt na ulubiony sklep w Galerii Kretoszyńskim. Waszymi głosami z tym sklepem został pionier. Serdecznie gratulujemy. Drugim z tematów, jakże ważnym dla dzieci, bo 1 czerwca obchodziły swoje święto, był Dzień Dziecka ze Pszczółką, czyli Centrum Budowlane Banaszek zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców Krotoszyna świetną zabawę, która, trzeba przyznać, przerosła nawet organizatorów. Sam byłem też osobiście zaskoczony, jaką frekwencją mogła się cieszyć ta impreza, zwłaszcza atrakcja Eksplozja Koloru, gdzie dziesiątki dzieci mogło obrzucać się farbami i bardzo ciekawie to wyglądało. Zakończyło się także kolejna edycja konkursu Kolorowa Klasa, gdzie pięć klas z różnych szkół podstawowych rywalizowało o główną nagrodę, czyli możliwość odnowienia swojej klasy przez profesjonalistów. Kolejnym ważnym i kontrowersyjnym tematem jest kontynuacja tematu parcelek i koncepcji rozbudowy dróg na niektórych ulicach, z którym bardzo kategorycznie nie zgadzają się mieszkańcy, obawiając się, że możliwa inwestycja, która zakłada również budowę ścieżek pieszo-rowerowych, spowoduje brak spokoju, jaki do tej pory mieli mieszkańcy poprzez zwiększenie częstotliwości przejeżdżania aut na tym terenie oraz możliwość przesuwania gruntów, żeby poszerzyć chodniki i przez to mogą stracić swoje płoty czy możliwość wyjeżdżania swobodnego samochodu z garażu. Mieszkańcy mieli swoje argumenty, urzędnicy swoje i trudno było w zasadzie dojść do konsensusu w tym temacie, oprócz jednego, że mieszkańcy będą apelować, żeby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który by mógł ich propozycje i możliwość zablokowania tych decyzji wdrożyć. Sprawę będziemy analizować na bieżąco i zapraszamy do czytania szerzej, jak ta dyskusja wyglądała, bo nie ukrywam, była pełna emocji i wzajemnego przekrzykiwania się. Co mamy dalej? Jeśli chodzi o ograniczanie zaufania, to chcemy się pochylić nad sprawą naciągaczy, czyli różnej maści oszustów, którzy opierają się często na niewiedzy i głupocie ludzi, zwłaszcza osób starszych. Pochylamy się nad taką metodą jak nie kupuj na prezentacji, czyli w takich sytuacji, gdzie przychodzą często ludzie udający pewne ważne firmy, instytucje, gdzie polecają nam produkt, który teoretycznie jest tani, dobry, a okazuje się, że później mogą się liczyć takie różne wysokie opłaty z tym związane. Więc apelujemy, że zawsze trzeba mieć ograniczone zaufanie, bo człowiek przezorny to zawsze ubezpieczony. Jako że mamy środę, Bank Santander dzisiaj otwiera swoją odnowioną, wyremontowaną siedzibę na ulicy Sienkiewicza i zapraszają wszystkich zainteresowanych na kawę i ciastka oraz skorzystania z różnych usług i porad związanych z bankowością i swoimi oszczędnościami. Odbyło się już absolutorium na Radzie Miejskiej Krotoszyna i tym razem nie jednogłośnie, bo zwykle w poprzednich wydaniach udzielanie absolutorium i burmistrzowi i za wykonanie budżetu, radni głosowali jednogłośnie, tym razem nie. Jeden radny wyraził swój sprzeciw dotyczący udzielenia absolutorium burmistrzowi Krotoszyna, Bartosz Kosiarski. Polemika głównie z panem burmistrzem chodziła o to, że o przedstawiony raport o stanie miasta i gminy Krotoszyn, którego zdaniem Bartosza Kosiarskiego jest zbyt idealny, brakuje w nim pewnych
porażek i negatywnych rzeczy, co się w gminie nie udało. Określił ją mianem powieści fantastycznej. Z czymś nie zgodził się burmistrz. Była też ostre zaznaczenie pewnych, zdaniem Bartosza Kosiarskiego, sfer, które źle działają na gminę Krotoszyn. Były nawet pewne sugestie, oskarżenia o nepotyzm i kolesiostwo, na co bardzo burmistrz ostro zareagował. Resztę dowiecie się w tekście. Sprawiedliwości właściwie stało się zadość, bo jeśli chodzi o temat wyroku za atak ratowników medycznych, bo w sądzie rejonowym w Krotoszynie sędzia wydał wyrok na głośnej sprawie, która była 5 stycznia, gdzie człowiek pod mocnym wpływem alkoholu poturbował ratowników medycznych, uszkadzając przy tym sprzęt, który często służy do ratowania ludzi, co będzie go sporo kosztowało. Wyrok w zasadzie w zawieszeniu, ale jeśli dobrze widzę, będzie musiał zapłacić szpitalowi kwotę ponad 6000 zł za uszkodzenie defibrylatora. Co z kolejnymi tematami weekendowymi? W piątek odbył się koncert charytatywny organizowany przez Krotoszyński Oddział Polskiego Centrum Czerwonego Krzyża. On był też związany z okrągłą 100-letnią rocznicą istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, który ma bardzo dużą i ciekawą historię. A na scenie zagrał zespół Sound Grace, a dochód uzyskany z biletów zostanie przekazany na rzecz Maji i Oliwii Drońskich oraz Sebastiana Drygasa. Siostry Drońskie cierpią na bardzo poważną chorobę skóry, a natomiast Sebastian, który ma 21 lat, urodził się z porażeniem mózgowym i wymaga ciągłej rehabilitacji. Jako że mamy czerwiec, jest coraz cieplej, mamy dodatek Twój dom i ogród, gdzie mamy szereg różnych porad i reklam, jak urządzić swój wymarzony ogródek, oraz że się zaczął sezon grillowania, to trzeba, można by pomyśleć o zorganizowaniu jakiejś fajnej imprezy z grillem w tle. Powiew świeżości również w środowisku nauczycieli, ponieważ Bartosz Kosiarski został wybrany niedawno szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego, wygrywając 5 głosami z długoletnim, bo już od 1990 roku, Karolem Kajem, który usłyszał, z tego co nam przekazano, sporo głosów krytycznych dotyczących dotychczasowej jego polityki i prowadzenia związku. Bartosz Kosiarski zobowiązuje się dbać o dobre relacje wśród nauczycieli oraz bronić definitywnie ich praw pracowniczych. Będziemy z uwagą obserwować następne dokonania. Jeśli chodzi o tematy sportowe, pod naszym patronatem w niedzielę odbył się turniej gry w FIFA, co trzeba przyznać, był na bardzo wysokim poziomie. Rozstrzygnięcia trwały do ostatnich minut, często były dogrywki oraz rzuty karne. Zwycięzców były bardzo ciekawe nagrody w postaci padów czy różnych bonusów związanych z grą FIFA. W turnieju, jak przyznał nam organizator Krystian Jankowski, brało nie tylko ludzie z Krotoszyna, ale również z Leszna czy z Poznania, ale prym w tym turnieju właśnie grał Krotoszyn, czyli widać, że Krotoszyn FIFA stoi. Jeśli chodzi o inne tematy sportowe, odbyły się derby powiatu krotoszyńskiego, czyli Piasko-Bylin kontra Astra Krotoszyn, który się zakończył remisem 2-2. W pierwszej połowie Astra Krotoszyn zdołała bić dwie bramki i przeważała. Sądzono, że wygra to spotkanie, ale w drugiej połowie los się odwrócił i piłkarze Piasta zdołali wyrównać, więc ogólnie mecz był bardzo wyrównany.
To chodzi o tyle, jeśli chodzi o nasze wydanie gazety. Ja w tym momencie chciałbym zaprosić zaraz po tej prasówce na krótki wywiad, który przeprowadziłem w kwietniu z Bartoszem Blechą, gdzie zapowiadamy bardzo ważne wydarzenie, które już za miesiąc będzie miało miejsce w Krotoszynie, czyli Festiwal Sztuki i Technologii. Więc zapraszam Państwa i powodzenia. Jeszcze mamy sobie w naszej gazecie dwie reklamy naszych firm, jak AT Oświetlenia czy Soft Salon Komputerowy. A teraz zapraszam na wywiad z panem Bartoszem Blechą. Cześć wszystkim, z tej strony Michał Kobuszyński z Gazety Lokalnej Krotoszyn. Spotykamy się dzisiaj w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury, gdzie jest z nami Bartosz Blecha, prezes Krotoszyńskiego Klubu Art, a będziemy rozmawiać o Festiwalu Ogólnopolskim z zakresu sztuki, wzornictwa i technologii, który już za kilka miesięcy zagości w Krotoszynie, dokładnie 6 lipca. Powiedz Bartek, jaka głównie idea przyświeca temu festiwalowi? Jakie cele sobie wspólnie założyliście, organizując to przedsięwzięcie? No przede wszystkim nam zależy na tym, żeby pokazać młodych twórców, młodych artystów, młodych naukowców, ludzi, którzy mają pasję, którzy chcą przede wszystkim rozwijać te technologie tutaj w Polsce. Chcemy przede wszystkim młodych ludzi, którzy przyjdą na festiwal, zarazić ich. Czy już wiadomo, bo to już za kilka miesięcy, ilu ludzi zaangażowało się w ten projekt, ilu wystawców planujecie pokazać właśnie młodym ludziom? No znaczy, powiem tak, generalnie na dzisiaj mamy prawie 20 wystawców, między innymi Google Internetowa Rewolucja, Instytut Wzornictwa, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Wielkopolski Fundusz Rozwoju, czekam jeszcze za odpowiedzią z PARP-u, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, także naprawdę JOTKEL, także naprawdę jest dużo takich zróżnicowanych instytucji, organizacji, gdzie ludzie, naprawdę każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, jeżeli chodzi o te nowinki technologiczne, o sztukę, o grafikę. Jeśli chodzi o sztukę, możesz też jakieś tak podać jakieś przykłady, co właściwie konkretnie zobaczymy? Tak, między innymi wystąpi pan Marek Lapis ze swoim projektem Biało-Czerwona. Później również Wojewódzka Biblioteka Publiczna tutaj zaprezentuje wystawę fotograficzną i również będą artyści z Ostrowa i okolic Ostrowa, dziewczyny, które zajmują się rysunkiem malarstwa. Myślisz, że festiwal, wiadomo, że nie można na razie o tym pomyśleć, czy to jaki będzie jego odbiór, ale już czuć takie zainteresowanie, że ludzie czekają na tego typu festiwal i imprezę? Znaczy powiem tak, najczęściej są zdziwieni, w jaki sposób można połączyć technologię i sztukę, tak? Ale jakby na to, jakkolwiek na to nie spojrzeć, na rozwój technologii, to cokolwiek my mamy na sobie, cokolwiek my używamy, było wcześniej przez kogoś zaprojektowane i gdyby nie ten rozwój tej technologii, to my byśmy tak naprawdę biegali dzisiaj z dzidą i byśmy spali po jaskiniach. I ludzie najpierw muszą zrozumieć samą ideę festiwalu, sam rozwój, sam kierunek tego festiwalu, a później już z automatu też jak już wiedzą, jakie instytucje będą brały udział, to od razu jest, aha, to takich ludzi macie, no fajnie. Także jest duże zainteresowanie pod tym kątem. Myślę, że jeśli się ta impreza, której szczerze też kibicuję, uda, to będzie można było jako cykliczną imprezę, może nie co roku, ale co jakiś czas organizować. Tak, znaczy mamy taki pomysł. Co prawda ważne jest to, żeby robić to z znacznie większym budżetem niż aktualnie mamy, ale pomimo tego, że taki budżet jaki mamy, to też nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć na przykład o Urzędzie Miasta czy Starostwie, bo starostwo przeznaczyło nam cały budżet na działania z zakresu działań kulturalnych, a Urząd Miasta z otwartego konkursu ofert przeznaczył nam prawie 1/4 na ten festiwal.
Także tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć, ale no mówię, no jednak tak, tego typu festiwale się robi z budżetem rzędu 200 tysięcy złotych i wzwyż, a my niestety mamy 22 tysiące złotych, więc mimo wszystko dziękuję wszystkim wystawcom, że oni się angażują, że działają, że pomagają przy tej realizacji tego festiwalu, a to jest wspaniałe. Słowem podsumowania, możemy tylko kibicować i zapraszać już 6 lipca na wspomniany festiwal. Dziękujemy. Dziękuję również.